Kuba, przede wszystkim gratulacje. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, ale dzisiaj stałeś się najlepszym strzelcem w historii Zagłębia w rozgrywkach Ekstraklasy. No powiedz, jak ten mecz wyglądał z twojej perspektywy? Wiem, że się troszeczkę na początku, przed meczem, zastanawiałeś, jak to będzie wyglądało z takimi dwoma turami w środku obrony, jak Wasilewski, jak Głowacki. Jak sobie tam radziłeś? Nie pękałeś, w ogóle nie było widać różnicy w sile fizycznej i rzekłbym, że kilkukrotnie to nawet ty się przepchnąłeś, a nie oni przepchnęli ciebie. Powoli, bo milion pytań. Na początku dziękuję bardzo, bo na pewno jest to dla mnie wyróżnienie. Aczkolwiek bez chłopaków no nie udałoby się to, bo grają na mnie i podają mi. Co do dzisiejszego meczu, to myślę, że byliśmy zespołem lepszym i kontrolowaliśmy spotkanie, graliśmy bardzo dobrze piłką. Wisła jedynie co nam zagroziła, to ze stałych fragmentów, a co do tych obrońców, no to ja gram swoje, nie skupiam się na kogo gram, kto jest obrońcą. Każdy mecz gram swoje i cieszę się, że znowu strzeliłem bramkę. Właśnie, a propos tej bramki, to nie była prosta piłka. Dostałaś mocno bitą piłkę od Alana Czerwińskiego, taką półwysoką. Ona była trudna do przyjęcia. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Nie, no myślę, że dobrze mi obsłużył. Przyjąłem, miałem dużo czasu na strzał. No i wykonałem wyrok. Kuba, jeszcze tylko na koniec krótkie pytanie. Zaczynacie urlopy dzisiaj, już praktycznie jesteście wolni po dzisiejszym meczu. Jakie plany na najbliższe dni? Gdzie będziesz ładował akumulatory? Czy jedziesz do domu na święta i później zostajesz w domu? Czy jakiś może krótki urlop się szykuje przed rozpoczęciem przygotowań? Święta spędzę z rodziną. Najpierw jadę do taty, później do mamy i bez urlopu w gronie rodzinnym to spędzę. Jeszcze raz wielkie gratulacje, dzięki wielkie i do zobaczenia w przyszłym roku.